like your first here. Be quick, kid. It's all really open. Watch yourself. Could be cops, snakes, anything out here. You really don't like fresh air, huh? Cześć i witam was w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Vincent nie ma racji i że to jednak aż tak źle się nie skończy, chociaż nie wiem, czego tak naprawdę się spodziewać, bo mogę się spodziewać się już teraz wszystkiego. No ale no zobaczymy. Już teraz wiem, dlaczego ta misja nazywała się Winobranie, bo przejeżdżaliśmy przez winnicę, a jeszcze musimy zbierać te wspaniałe paczuchy, które nam tutaj Shiv zostawił. Może ten niby na serio. Spoko. Spoko. To było naprawdę niezłe. W sensie, że nie. No ale różne rzeczy się zdarzają, więc już się chyba do tego przyzwyczaiłem w tej grze, że różne rzeczy robią różne inne dziwne rzeczy. Tak samo jak na przykład tutaj. What the hell? No przez większe zakamarki to mnie nie mogło sprowadzić. 80 spośród 100, czyli to się nie zmieniło. Dobra, jak na razie chyba idzie nam całkiem nieźle. A przynajmniej mam taką nadzieję, że idzie nam nieźle. Bo nie chciałbym, żeby to się jakoś źle dla nas skończyło. Nie wiem, dlaczego mam jakieś dziwne spadki klatek nagle. Kurde, i tutaj się zaraz znowu zaczyna ta cała akcja z tymi paczkami, które nie są już tak łatwo rozstawione. Tylko trzeba na nich pokręcić, a ja takich rzeczy, pamiętacie, nie za bardzo lubię. Dobra. Byłoby dobra, gdyby nie to. Dziadostwo, jedź! A nie, kurde, wciskam tobie gaz, a ty stoisz. Mhm, dobra, jeszcze w tamtą jedną nie trafiłem. Pozostała jedna minuta, ja mam 60 skrzynek. Powinienem się wyrobić, ale to nie znaczy, że muszę. Dobra, 64. 40 sekund. Muszę trochę ich więcej zebrać, żeby było lepiej. Dawaj, jeszcze 10. O, tutaj ile ich jest. Dawaj, będzie, będzie. Tutaj już są ostatnie. Udało nam się. Jest dobrze. Pewnie nie będzie złoto. O! Nie wierzę, i to w tym samochodzie. To już naprawdę dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Że ja złoto jeszcze w tej misji i w tym samochodzie? No, ja już w to po prostu nie mogę uwierzyć. Ludzie? Nie wiem, co się dzieje. Damn. What's up? Cops got someone. Well, that's bad news for some dude, but good news for you. One less to worry about, kid. Jedno, co mi się nie podoba, to właśnie to, że gliny bardzo mocno węszą w okolicy. I to raczej mi nie pomoże z tym wszystkim. Czy to nie są... Co to jest? Takie balony? Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Mamy też tutaj, widzę, że kilka misji. Weźmy sobie najpierw to niedopasowanie, bo to wygląda na w miarę ciekawą misję, która może się tutaj nam ujawnić. Szybka podróż. Dobra, i jedziemy. Mamy 10 km. Mam nadzieję, że to w miarę szybko minie.
No, to jest... ciekawy jestem tego niedopasowania. Kto to nam zlecił? Bo z kim może być to niedopasowanie? Bo tak jak wspominałem w jednym z pierwszych odcinków, bardzo dużo nam mówią te tytuły tych misji. Niedopasowanie to może być... nie wiem, Troy na przykład? Albo może ktoś z naszej ekipy się wykruszy? Dobra. Mam nadzieję, że szybko zleci tutaj nam cała ta podróż. No już mamy tam troszeczkę ponad 8 km. Jak będą jakieś duże sekcje zakrętów, to będę je skipował, ale tutaj takich nie widziałem. W miarę szybko się chyba jechało. O, albo takie na przykład, tak jak tutaj, to szybko sobie to mogę skipnąć. Właśnie, robię coś takiego. Mapa. I jestem już tutaj. Tylko nie w tą stronę oczywiście mnie wyrespiło. No mógłbyś chociaż dawać dobry kierunek, gro. No tak to sobie chociaż trochę przyspieszam tą jazdę. Oszczędzam zakręty, bo na prostej to wątpię, żeby takie szybkie teleportowanie się było szybsze. No ale... już tak się wciągnąłem w tą grę, że chcę to nagrać za jednym razem i chyba nawet nagrałem kilkadziesiąt odcinków za jednym razem, bo akurat znalazłem tyle wolnego czasu, więc warto z tego skorzystać, że jest taka możliwość. I właśnie coś takiego robię. No tutaj się dopiero co zaczynają takie większe. No i mamy właśnie, z tego czego się dowiedzieliśmy, mamy kolejny wyścig od Shiva. Myślałem, że czegoś innego będziemy się... będziemy mogli się spodziewać. Ale widzę, że nie. Chociaż to nawet dobrze. Jeżeli to będzie tylko wyścig, to nawet spoko. Niedopasowanie, zobaczmy jak to wygląda. Car. You didn't get the memo? Eric Tzu. I'm pretty sure I'll get by. These circuit rides have got you on roads. Look for shortcuts. Use the dirt. Aha, to czyli tak się dzisiaj bawimy. Okej. Okay. Tak naprawdę to Eric Tzu. Nasz dawny, no jakby tak, tacy przyjaciele szczególnie. No, jestem pod ziemią. Super, że mnie wyrespiło tutaj, no ale okej. Okay. I prawdopodobnie teraz przez to przegram ten cały wyścig, bo on jest na 6 punktów kontrolnych, a ja już się zderzyłem. Ale dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Może nie, nie będzie aż tak źle. Chociaż może być różnie. O, oni tam muszą się jeszcze zmierzyć, a ja mam tutaj punkt. Już. O rany, no. Serio. No nie, no. Dlatego mówiłem, że ta piłka kauczukowa do wyścigów i do prowadzenia przeze mnie się nie nadaje.
Nie umiem po prostu okiełznać piłki kauczukowej. No ale raz się rozbiłem, raz walnąłem w skały. No i tak wygląda ta cała ta sprawa, że jednak piłka kauczukowa nie spisuje się za dobrze na wyścigę. No szczególnie kiedy jeszcze muszę mierzyć się z tamtymi gośćmi. No to tym bardziej, no piłko kauczukowa, ogarnij się. Bardzo proszę. Thanks for looking out for me. Of course, that's what friends are for. No tak, nie wiem czy to mówiłem, że nie chciałbym mieć takich przyjaciół, no ale... Ale jednak nie chciałbym mieć. Więc... Eric... Żebyś nie zrobił tego co... ten... Żebym ja ciebie tak samo nie potraktował. Bo to jednak może się dla ciebie tak samo źle skończyć. Źle. Tutaj pamiętam, że muszę lekko przehamować. Oczywiście, samochód podstawiło mi bokiem od razu. Eric Su się chyba rozwalił, a my spokojnie dojeżdżamy do mety. No i właśnie, tak się wygrywa, Eric. I już nie będziesz chyba tutaj nic znaczył dla Shiva, bo jest Alex. Misja ukończona, prawdopodobnie na awans, to dobrze. I na co jeszcze? Srebro! Ostatnio same srebra zdobywam. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony trochę nie za bardzo, ale... A lepsze srebro niż brąz. A najlepsze to złoto. No ale złota zdobyć jest bardzo ciężko. After everything I did for you back east, this is how you repay me? Sorry, Eric, it's every man for himself. I could kill you! I could kill everyone you know! I could kill everyone you don't know in the off chance that you might someday know them! Kill us? You couldn't even catch us. No trochę tutaj Alex miał racji właśnie w tej kwestii, że nawet kurczę nie umiesz nas złapać, a nas tutaj jakoś straszysz. Więc tak trochę no... Gościu, come on. Będziemy przejeżdżać przez góry. No już wolę jechać tędy. Hey kid, if you still wanna deal with Shiv, I've tracked down a guy who can get you your thing. Okej, namierzył gościa, który da nam spluwę, spoko. Nie ustaw znacznik, szybka podróż. Ponieważ muszę się dostać tutaj, a nie chce mi się jakoś jechać przez ten. Więc zobaczmy, co to tam będzie z tą spluwą. Last chance to back out, kid. Sure you want to do this? I'm sure. Then get to the location fast. My guy won't hang around long. So, where'd you find this guy? Is he... He's legit, I promise you. He just tailors to a clientele that doesn't like a 7-day wait period. Okej, spoko. To może być dobre. No, serio. Naprawdę. Naprawdę. Myślałem, że sobie trochę drogę skrócę, ale no widzę, że nie za dobrze na tym wyszedłem nawet. Nie, jakoś nie chciało mi się tamtędy ten. Are you serious? Shiv took everything from me. What about us, man? Your crew? What do you mean? I mean, aren't we your family now? Niby trochę racji. Nawet bym się nie zdziwił, gdyby Vincent próbował... Znaczy, on próbuje zmienić nastawienie Alexa, żeby jednak, no... Nie zabijać... jak on ma tutaj... Shiva. Ale no...
I właśnie dlatego to zakończenie, tak mi się wydawało, że jednak Alex w tej końcowej scence jednak daruje życie Shivowi, bo pod namową, czy tutaj tego, Vincenta na przykład, żeby jednak nie robił takiej głupoty. No jestem ciekawy, czy to tak naprawdę będzie. No ale przekonamy się niedługo. Przecież może mieć spluwę, ale może z niej nie skorzystać. Może być i tak. I to jest chyba najbardziej prawdopodobna rzecz, która mi teraz przychodzi na myśl, której bym się chyba tutaj spodziewał od tego wszystkiego. No bo jednak to... Tak mi to wygląda, że chyba twórcy tak chcieli, żeby to tak było. Spróbujemy jeszcze raz sobie drogę skrócić. Oczywiście w drzewo, przecież jakby inaczej. Tutaj już nie wiem, co mnie tam czeka za tą górką, a też bym sobie z chęcią skrócił. O, spoko. No i tak to wygląda chyba na moment bieżący, że tak będziemy musieli to załatwić. Albo w ten dobry sposób, albo w ten zły. Gra pewnie nie da nam wyboru, jak to chcielibyśmy zrobić. No ale... Zobaczymy. Jestem tego bardzo ciekawy, co w końcu zrobi Alex i co on będzie chciał tutaj uczynić Shivowi. Czy jednak będzie dla niego łaskawy, czy jednak nie. Wszystko się niedługo okaże i wszystkiego się dowiemy już niedługo. A przynajmniej tak mi się wydaje, że już niedługo, a chciałbym, żeby to było niedługo, a nie jeszcze robienie 15 innych zadań. No ale... Niby już się ścigaliśmy z V4, więc może być różnie, bo o ile pamiętam, to właśnie Eric Tsu to był chyba V4. Więc możemy być już coraz bliżej tego ostatecznego wyścigu i ostatecznego rozegrania. Zobaczymy. Czy będzie nas tutaj coś jeszcze czekać? Coś ciekawego? Pewnie tak, pewnie jeszcze się pojawi kilka misji takich związanych z tym. No ale... Ale ja już chciałbym się dowiedzieć tego zakończenia, bo ja wiem, że już jesteśmy blisko zakończenia i prawdopodobnie niedługo wszystko się zakończy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No ale... Ale jednak, no to jest coś, po co tutaj jestem, tak? To jest właśnie ta fabuła, która tutaj się rozwijała co chwilę. No i... Zobaczymy. Jak to będzie. Nie wiem, czym powinienem jechać tędy, czy nie. Jeju, jak ten offroad zwalnia. No ale mamy. 25 sekund przewagi będzie. I zobaczymy, jaki medal otrzymamy, jeżeli tak skracaliśmy sobie trasę. Czy będzie to złoto, srebro, brąz? Misja ukończona. Z awansem, znowu. Pewnie srebro. Brąz. Przez to, że ścinaliśmy. No ale jakoś, nie wiem. Nie wiem, czy powinienem się tym przejmować, czy nie. Zobaczymy. Najwyżej później to powtórzę. Here it is. Vince tells me you know how to handle that. I do, thanks. Did you get it? Yeah, thanks for your help, Vince. No problem. Just do me a favor. Don't tell Harry, okay? Five tenths! Not so many of you still in the running now, is there? Look at y'all. All beat up. Crashed out and in jail. Now, if I didn't love you guys so much, your weakness would make me puke. Kind of exciting, ain't it? O ile taka rywalizacja może być ekscytująca, no to fakt. A my jedziemy do Seattle. Gra.
O, w samochodzie wyczynowym, czyli w końcu wracamy do mojego dobrego samochodu, który tak bardzo mi się podobał. Ale to w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to tyle, do zobaczenia, trzymajcie się i trzymajcie kciuki, żebyśmy już naprawdę byli blisko załatwienia Shiva. Do usłyszenia, cześć.